Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach AI The Somnium Files Nirvana Initiative. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy teraz w momencie, kiedy musimy odpowiedzieć na te pytania, jest to minigierka powiedzmy. No i zaraz zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. Przed rozpoczęciem odcinka gorąco zachęcam was do zostawienia kciuka w górę, a ja zaczynam przygodę. Cisza, jestem reżyserką, więc... reżyserką, prowadzącą, więc słuchaj się mnie, albo zwolnię cię. Czuła się. Ta statua jest taka sama, jak ta, którą widzieliśmy wcześniej. Podziemne tory prowadzące, znaczy szyny prowadzące do stawu. Co oznacza? Śliska podłoga, podejście, przychylony budynek, użyj siły. Co powinniśmy zrobić ze statuą? Użyj siły? Cóż, nic więcej nie zrobimy, więc spróbujmy. Ty mały gnojku! Nie sprawię, że znowu cię mam wysłać do zielonego pokoju. O, racja. Wciąż jesteśmy na próbie. Nie powinienem ruszać tego aż do kręcenia. Tak. Nie chcę, żeby nic się zniszczyło, racja. To jest scena? Za tym było schowane urządzenie. Wiesz już, co trzeba wpisać, prawda? Nawet jeżeli wiem, musiałbym to przesunąć. Nie o to prosiłam. Wiesz, jaki jest kod, czy nie? Właściwie, musisz znać odpowiedź. Jeżeli to nie rozwiążesz, nie zasługujesz, żeby nazywać się członkiem Mabies. Jezu, jaka presja na mnie leży. Więc jak... Powiesz mi, jakie są numery? To powinno być 7 cyfr. Jaki jest kod? Co takiego? Jaki niby jest kod? Lock, czekajcie. To się zaczęło. O Jezu, nie mam bladego pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, w sensie zrobiłem wcześniej, jakby zacząłem odcinać, po poprzednim już minęło x godzin. Nagrałem to na kolejny dzień, nie mam pojęcia, co to był za kod, nie wpiszę byle co. Co? Mówisz mi, że nie wiesz? Nie to mam na myśli. To wypluj to z siebie. Nie mam bladego pojęcia, jaki jest kod. Bladego pojęcia nie mam. O mój Boże, nawet nie wiem, jak to sprawdzić. Wow! No, nie, szczerze powiem, że nie wiem, co mogę zrobić, żeby jakkolwiek to pokonać. Mogę sobie na szybko tutaj sprawdzić na boczku, czy znajdę odpowiedź, ale szczerze myślę, że nie znajdę. Wow! A może jednak znajdę? No nie, chyba nie znajdę. Czekajcie. Jest ten trzeci. Nie chcę sobie... Okej. Aha, okej, mam to. Nie wiem, z czego to wynika, niestety, wybaczcie, ale jak się gra parę serii naraz i się zrobi cięcie i ktoś poprosi o takie pytanie, no to jest po prostu, no nie wiem, dla mnie to jest nie do zgadnięcia. Nie wiem, czy bym skojarzył z czym to jest związane, gdybym był na bieżąco. Dobra robota. To prawdopodobnie jest odpowiedź. Prawdopodobnie? No to nie, tak, że sprawdzałam. Nie wiem, czy to są dobre numery, czy nie. No to ładnie, ale co krzyczała, to jej. Okej, okay. Koniec próby. Czas zacząć, jesteś gotowy? Tak. Okej, więc zaczęłam filmować. Ryuki, byś odgrywał sprawcę, który ucieka z miejsca zbrodni. Ten, który tutaj podłożył prawą połowę ciała Tokiko. Skończyłeś właśnie robić to wszystko, musisz się wydostać, szybko. A jeżeli wyjdziesz z normalnym sposobem, zostaniesz zauważony przez kamery. To samo, kiedy tu wszedłeś. Sprawca użył specjalnej metody, żeby wejść i wejść do pokoju. Chcę, żebyś się rozważył tę sytuację i cokolwiek możesz czuć, użyj to do swojego występu. Hej, to na pewno konieczne, żebym udawał... Zamknij się! Proszę bardzo, gotowy? Akcja! To ja zabiłem Tokiko Shigure. Przyniosłem jej ciało, to jest z pewnego powodu. Teraz skończyłem, wychodzę! Okropne aktorstwo, jak zawsze. Odwal się!
Okej. Co sprawca zrobił na początku, żeby uciec? Cóż, jest elektromagnetyczna szyna w podłodze prowadząca do stawu, która przyciąga żelazne statuły magnetyczną mocą. Sprawca prawdopodobnie użył pilota, ale nic się do nie widzę, więc... Spróbuję użyć siły. Myślę, co się stanie. Coś się stało. To przez to, że dotknąłeś wbudowanego laseru z południowo-zachodniej statuły. Okej, więc statua została przesunięta, żeby trafiła laserem. Co sprawca zrobił potem? Musiał przesunąć też statuę pilotem. Okej, rób to. Boże, biedny, musi przesuwać. Statua zaczęła się ruszać przez elektromagnesy. Sprawca uśmiechnął się majakalnie, a jego plan był w ruchu. Przestań. Możesz nie czytać to na głos? Masz odgrywać tą część jako sprawca. Ale jaki jest sens? Nie gadaj do reżyserki! Bo zaraz cię wyrzucę, ty cholero! O, już się śpieszę! Szybko, szybko! Ruszę się już! Dobrze, Ryuki, to jest to! To jest występ, którego chcę zobaczyć! Ale się wczuł. A tak jak powiedziałem, sprawca prawdopodobnie miał pilota. W porządku, ta scena... gdzie pokazujemy torturowane serce krzyczącego sprawcy w monologu. Okej. Okej, statua zareagowała na laser. Rozumiem, więc start to działa. Więc muszę tylko wpisać numer z wcześniej, racja? 4901095. Okej. Właśnie się odsuwa wodospad. A, i tajne przejście. Drzwi złożone z tych to jest winda? Spójrz, ukryte drzwi. Okej. Pytanie, dokąd prowadzą? Czy to chyba nie oznaczają, dokąd prowadzą? Ważne, że prowadzą dokąd, to już jest duża informacja. To więcej niż ukryte drzwi, to jest winda. Widzisz? Jest przycisk, który wskazuje na dół, obok drzwi. A, mówiłem. To jest najwyższe piętro budynku. Wygląda na to, że winda jedzie tylko w dół. Ciśnijmy go. To sprawca musiał skądś o tym wiedzieć. To nie mogła być osoba, która była tutaj pierwszy raz. Co do zasady, chyba że znalazła ten pilot i po prostu wykorzystała, ale no, musiała tutaj jakoś wejść. Może weszła tutaj razem z Tokiko. Teraz wiemy, którędy rozrywacz uciekł i którędy wszedł. Rozrywacz użył tej windy, żeby przynieść tej prawą połowę Tokiko. Musiał użyć... no tak, to nie było miejsca zbrodni, to przepraszam, on musiał wiedzieć o tym wcześniej, ponieważ on nie mógł tu przyjechać z nią żywo. I musiał użyć tej samej metody, żeby wyjść. Szczerze nie zdziwię się, gdyby się okazało, że... Nie wiem, Tokiko jest tak naprawdę sprawczynią i to jest jej tylko klona, albo coś w tym stylu. Statua i symbol Nonuplex musiały być ustawione, żeby wrócić do ich oryginalnych pozycji automatycznie. Tak czy siak. Zjedźmy tam. No ciekawe, gdzie będziemy. Pewnie będziemy na zapleczu jakiegoś miejsca, które będzie nam znane. Co to za miejsce? What? To jest jakaś rozszerzona rzeczywistość, w sensie... To niemożliwe, żeby to miejsce było tak ogromne. Chyba jesteśmy po drugiej stronie świata. Masz na myśli pod ziemią? Tak. Więcej niż 160 stóp pod ziemią. A okej, to zjechaliśmy już to windą. Pale radiowe całkowicie są odcięte od tej głębokości. Nie możemy połączyć się z siecią, więc pamiętaj o tym. Okej. Zbadałem poziom głębokości, badając przyspieszenie i czas spędzony w windzie. Tartama się tłumaczy. Okej, co tu się dzieje? Rozejrzyjmy się, może znajdziemy jakieś wskazówki. O tym zapomniałem na początek. Gdzie jest Mekka Otaku?
Ikebukuro, Ariake, Akihabara, Nakano, Akihabara. W każdej grze, prawda? To jest ta nerdowska dzielnica ze Steins Gate'ów, chyba głównie ją kojarzę. Dobra, zobaczmy. To są takie pochodnie stojące, brazier, to się nazywa. Piasek? Piasek sypie się z góry. Dla to, że sufit się osypuje. Mam nadzieję, że nie spadnie na nas. No raczej nie. Gruby filar trzymający sufit. Piasku jeszcze więcej, jest winda. Prowadzi do biura przewodniczącej. Że nie wygląda, jakby stąd było jakieś konkretne wyjście. Szczerze powiedziawszy. Nonuplex? Symbol Knights tam jest. Nonuplex. Okej. Okay. Platforma do rytuału. To jest trochę creepy. Może to jest piedestał do przeprowadzenia jakiegoś rytuału? Na przykład poświęcenia? To nie jest deska opracowania. Teraz jestem pewna. To Chico, ona powiedziała, że Knights nie jest religijną grupą, ale to jest jasne, że na pewno ma jakiś taki klimat kultowy. Okej, okay. Pudło? Spójrzmy. Co to za pudło? Nie wiem. Pudełko z biżuterią z Urashima Taro? Ono jest na dnie oceanu. Ale jest tam piękna księżniczka, prawda? Gdzie? Skopię ci tyłek. Sprawdźmy. Co to? Jakiś laser? Mechaniczne? Jakieś urządzenie może? Do przepławiania laser? Nie możesz tego przeanalizować? Nie stąd. Ale to chyba nie są materiały wybuchowe, ani trucizna. Więc można to otworzyć? Prawdopodobnie. Nie może to otworzysz. A. Może jednak nie powinieneś. Dlaczego? Cóż, przeczucie. Będzie dobrze. Powiedziałeś, że bezpiecznie jest to otworzyć. Dodam prawdopodobnie. Wciąż nie sprawdzimy, jeżeli nie otworzymy. Nie dostaniesz skarbu, chyba że... uśpisz smoka, co? Tyle złego w tych słowach, ale tak. O to chodzi. Albo to jest jakiś teleskop, albo to jest laser. Co za dźwięk? Coś tu jest? Ruki. Wykryłam sygnał biologiczny. Ktoś się zbliża. Coś na nas wyskoczy. Dlaczego on tak wygląda? Co masz na myśli? Tak czy siak... Okej, okay, to zabrzmiało, ale... Hej, stój! To zabrzmiało, jakby Ryuki go nie widział, a Tama go widziała. Co to jest? Ciekawe, czemu nam się wali w głowie. Nie możemy strzelić w tą osobę albo coś? Ruki, uważaj, pochodnia! Kolejna! Skąd on te pochodnie bierze? Cholera. O. Ale ładny unik. Złapmy tę osobę, błagam. Jeszcze bezczelna osoba... Hej, powiedziałem, zatrzymaj się. Pewnie powie, że... O nie. Nic nie powie, bo nie złapiemy jej. Myślałem, że złapiemy tę osobę. Okej, okay. Pożegnanie. Ruki chapter 3R2. Okej. 13, 9:15. Środa, kwatera, Ibis. Bosse. Szefowo, przepraszam za wczoraj. Ryuki. Nie potrzebowalibyśmy policji, gdyby przeprosiny wszystko rozwiązały.
Okej. Wiem, że dajesz sobie wszystko w tym śledztwie. Tak siak, to co wczoraj zrobiłeś, nawaliłeś, dużo nas kosztuje. Śledztwo? Nie idź po naszej myśli. Nadrobię to, proszę, daj mi kolejną szansę. Przypomniał mi coś. Moja córka błagała mnie, żebym nie zmniejszała jej kieszonkowego, kiedy dostała złe oceny. Okej, okay, zostajemy po prostu, zostajemy pouczeni. Nie wiem, czy jest sens to sprawdzać, szczerze powiedziawszy, nie ma... Czy twoja głowa jest tak pusta jak dynia, Ryuki? Możemy sprawdzać tylko tam, gdzie są jakieś większe... Czuję jakby za każdym razem, kiedy pcham cię w dobrym kierunku, ty składasz się te kurtyny. Daj spokój, szefowo. Ale chamsko, jesteś porównywany do najgorszej rzeczy. Pająki może być lepszym wyborem na nowego śledczego. Boże, jak to zhejtowała! No ale trochę zwaliliśmy, to prawda. Ryuki, pozwól mi dać ci dobrą radę. Zaciśnij oczy i stanie... I cofnij się o 6 stóp. Mozaika zniknie. Co to za rada? Półki. Torebki. Piłka. Latarnia. O, co to było powiedziane? Tym tylko mogę kontrolować się jak ten samochodzik. Smutno trochę. Chciałbym zmienić się w piłkę. Szefowo, co szefowa? Wow, to takie super! Nie poprawisz tym mojego nastroju. Próbowaliśmy. Chcesz się razem wykąpać? Brzmi jak pułapka, więc nie dziękuję. Wiesz co? Wiesz ty co? Wstążka. Chcesz nałożyć maskę? Nie, dziękuję. Ryuki, czy chcesz, żebym zamieniła cię w półpiersie? Znaczy, taką nie wiem, czy to jest półpiersie, no to taki posążek. Coś jeszcze? Balony? Gwiazda? A chyba większość rzeczy sprawdziliśmy. Przesło? Zastanawiam się, czy szefowa wybaczyłaby mi, gdybym zabrał ją do czerwonych latarni. Uhuhu. Dobra. Chyba większość sprawdziliśmy. Zobaczmy Winka. Myślałem, że jesteś lepszy, że jesteś bardziej... Da się bardziej tutaj polegać się Ruki. Mnie też męczyło szefostwo. Po pracy dzisiaj idę do swojego ulubionego klubu hostów i nachlam się szampana. Brzmi jak plan. Szefowa jest w złym nastroju. To do córki. Twoja córka. Wciąż nie może się do tego przyzwyczaić. O! Cóż, nie wyglądam na matkę. Nie zrobiłam niczego matkowego tak naprawdę. Moja córka skończyła 18 lat w zeszłym roku, ale ona sama dorosła. 18? Jest starsza niż myślałem. Pewnie pomyślałaś, patrząc na moją figurę. Jest dorosłą kobietą. Ona sama się może sobą zajmować. Pewnie się okaże, że jest matką, a mamę, albo coś takiego. Przeciwieństwie do pewnego kogoś, to za bardzo reaguje i nawala ogromnie. Ale nam dopieka. Jakieś nowe informacje co do śledztwa? Proszę o motywację. Nawet informacje? Nic. Poza tym, co już wiemy. O, racja. Są nowości co do sprawy. Ma swoje oficjalne nazwę. Seryjne zabójstwa połowy ciała. Będę mówił po prostu seryjne zabójstwa HB. Zapamiętajcie ten skrót. Ale to dosyć długie, więc będziemy nazywać to sprawą HB. O, to jeszcze ładniej. Sprawa HB. Teraz już wiesz, jak nazywają ją media. Jeżeli nie rozwiąże się szybko, to będą nazywali się HB śledczym, czyli half brain, połowa mózgu. Więc lepiej się bierz do roboty, Ryuki. Pokaż motywację. Okej! Okay. Będź dobrze, ponieważ ja tu jestem. Half Might! Co takiego? To co próbuję powiedzieć to, że jestem zmotywowany, więc proszę, pozwól mi zostać przy tej sprawie. Rozwiążę ją, nieważne ile mi to zajmie.
Właściwie, to tylko ja mogę to zrobić. Słuchaj. Wiesz, że to było trochę do dupy i to wszystko, co zrobiłeś i ten błąd, na który pozwoliłeś wczoraj. Wiem, że chcesz się wyróżnić, ale... bierzesz na siebie więcej, niż jesteś w stanie załatwić. Ale nie możesz teraz przestać. Powinien lepiej sobie z tym poradzić niż ktokolwiek. Ryuki, szefowa ma rację. Jesteś zbyt niecierpliwy. Twoje życie się nie skończy przez to, że się poślizgniesz raz. Co ważniejsze, musisz zaakceptować twoje winy i nauczyć się z błędów. Rozumiem twój entuzjazm, Ryuki, więc dam ci szansę, żeby się odkupić. Chcę, żebyś kontynuował badanie tej sprawy. Dziękuję, ale muszę upewnić się, że będziesz słuchał rozkazów z góry. Rozkazów z góry? Co masz na myśli? To oficjalne. Kuruto Ryuki, jesteś demotowany, zostałeś obniżony do rangi oficera policji. Co? To za to, co stało się wczoraj. Chwila, więc jestem teraz normalnym winiarzem? To okropne! To zbyt okrutne! Ale... dam ci 3 dni. Jeżeli rozwiążesz tą sprawę w ten czas, cofnę twoją karę i nie zostaniesz, jakby... jest jakieś słowo na to? Obniżony rangą do rangi oficera. 3 dni. Ryuki, powinniśmy spojrzeć na to w pozytywnym świetle. Możemy kontynuować śledztwo, jeżeli uda nam się rozwiązać to w 3 dni, to unikniesz obniżenia rangi. To niemożliwe. Zrobiliśmy prawie zerowy progres. Jak mamy rozwiązać całą sprawę w 3 dni? Ryuki. Obniżony rangą? Ja? Wolałbym być bezdomnym na ulicy niż takim gliniarzem. Ryuki! Och, i system komunikacji wciąż nie został naprawiony. Wszystkie dane, które Tama otrzyma, nie mogą być wrzucone na chmurę. Wydaje mi się, że ten motyw, że chmura nie działa, polega na tym, że po prostu musimy uważać na Tamę, bo jakbyśmy ją stracili, to nie będziemy w stanie jej odzyskać w takim postaci, w jakiej jest teraz. Więc tak jak mówiłam wcześniej, dane Tamy zostaną stracone, jeżeli ciało zostanie uszkodzone. Uważaj. Wydajesz się być całkowicie jakby wybity. Ryuki. Kapliczka Ikume, 10:30. Oczywiście ten sam dzień. Godzinę później. Wszystko gra, Ryuki? Tak. Chyba seria pozwala mi się uspokoić, ale żeby pomyśleć, że chcą mnie cofnąć mój awans? Mi? Wciąż masz 3 dni, jeżeli rozwiążesz tę sprawę do wtedy, to niemożliwe. Nie wierzę, że powiedziano mi to dzisiaj, ze wszystkich dni. Coś urodziny masz? Dobra, coś może tu sprawdzić w ogóle? Nie, nie mogę, tylko może z tamą pogadać. Tama stoi tutaj, albo przynajmniej tak się wydaje. Dzisiaj był ten dzień. Straciłem moją drugą połówkę. Wciągnąłem zepsuty zegarek z kieszeni. Miałem młodszego brata bliźniaka. Okej, to jest bardzo ciekawe i mamy może motyw, dlaczego ten zegarek zepsuty go tak jakoś drażni. Miał bardzo mocne poczucie sprawiedliwości. Za każdym razem, kiedy widział coś złego, stawał naprzeciwko tego, nieważne co. Taki już był. Jego marzeniem było stać się detektywem i pomóc sprowadzić niebezpiecznych kryminalistów w Japonii przed oblicze sprawiedliwości. Mój brat i ja byliśmy naprawdę blisko. Trzymaliśmy się razem przez cały czas. Jakby był kopią mnie. Ale tamtego dnia, 6 lat temu, mój brat i ja poszliśmy do miasta i zaczęliśmy poszukiwanego przestępcę. 6 lat temu, znowu motyw 6 lat. Wezwałem policję od razu, ale sprawca próbował uciec dużą ciężarówką. Już miał uciekać, więc mój brat spróbował go zatrzymać i skończył przed nim i... został przejechany. Zmiażdżono połowę jego ciała. Motyw połowy się bardzo przewija, prawda? Zupełnie jakby to Ryuki był tym takim mordercą. Ale szczerze, jeżeli by się okazało, że teoria z klonowaniem jest prawdziwa, to załóżmy, że gdzieś chodzi sobie jakiś klon Ryukiego. Może dlatego właśnie Ryuki nie był w stanie zobaczyć siebie, tylko Tama go rozpoznała. Znaczy, Tama wyglądała, jakby po prostu w tamtej scenie pościgu wiedziała, z kim się rania.
ale nic nie mówi na razie nam, więc to jest ciekawe. Thatcher to jest o tyle, można było połączyć, że możliwe, że na przykład ciężarówka należy do firmy Nike i do całego tego jakby interesu. Tylko jakby w to zaplątać jeszcze Chikarę i Gina. No to wszystko jest duży biznes. Ja myślę, że to można dałoby się jakoś połączyć. Pracownik Chikary albo pracownik Gina, który, wiecie, i to by była odpowiedzialność, że ten przestępca byłby tak połączony z tymi trzema osobami, które zginęły i właśnie te osoby dlatego zostały przypołowione. To jest zegarek, który nosił. O tamtego czasu nie chodzi. A ja straciłem swoją połówkę. Mój brat zginął 6 lat temu, 13 lutego. To dnia dzisiejszego. Ale chyba nie ma sensu o tym gadać. Znasz już całą moją historię. Ja widzę zbrodni. Nie widzę zbrodni, zbrodniarza, który zabił mojego brata. Chciałbym go złapać i rozerwać na kawałki. Nie tylko jego. Ja widzę ich wszystkich. I całego zła tego świata. Nienawidzę tego. Więc... naprawdę teraz się poddasz? Jeżeli się poddasz, to zło wygra. Ryuki, nie powinieneś zrobić czegoś dla swojego brata? Pomyśl o tym. Masz rację, Tama. Dziękuję, że przypomniałeś mi o mojej obietnicy. Stanę się bohaterem sprawiedliwości. Dlatego zdecydowałem się nosić to marzenie i stać się policjantem. Jeżeli spadłbym na dno, musiałbym znowu wciągnąć się w rurę. Nie mogę teraz się poddać. Dlaczego stałem się fizinkerem? Powód, dla którego stałem się fizinkerem w Abyss, był taki, żebym wpadł na więcej takich zbrodniarzy. Tych, którzy niemoralnych, którzy unikają prawa. Fizinkerzy wkopują się głęboko w ich serca i sprawiają, że oni muszą zapłacić. To jest mój pomysł bycia bohaterem. Straciłem coś swojego, żeby stać się fizinkerem. Jedno z moich oczu. Musiałem je wyłączyć, żeby stać się fizinkerem, raczej wydubać. Więc żebyś mógł transplant, o Jezu, przeszczepić sobie AI Ball. Mnie. Ta operacja była w zeszłe lato. Potem jak zostałem dołączony do Abyss. Tak. Więc znamy się już jakieś pół roku. Straciłem wiele rzeczy po drodze, ale dzięki temu, że weszłeś do mojego lewego oka, czuję, że wypełniłaś dużo pustki. Ryuki. Tama, tak długo jak jesteś ze mną, dam sobie radę. Nie, muszę dać sobie radę. Dla mojego brata. Złapię zabójcy HB. Tak. Okej, jest motywacja. Pytanie, co dalej? Okej, więc czas zebrać się i wrócić do śledztwa. Mamy jakieś nowe dane? Co? Przepraszam, masz jakieś nowe informacje dla mnie? Proszę, proszę pani. Oho, jaki... taki kurczę do klepania wyciągnęła. Tak, mam. Przyjrzałam się bardziej Chikarze Horadoriemu i wpadłam na coś podejrzanego. Znalazłam też coś interesującego co do Shomy. Okej, czyli dwa tropy ponownie mamy. Co się stało z... co cię zastanawia z Shomo? Co do Chikary? Cóż, co z Shomo na początek? Lokacja wskazana w ukrytej wiadomości BAS 490 to był instytut badawczy. To powiedział Shoma, prawda? No. Ale to nie był Instytut Horadori. O, zwodził nas tam? Przeczytałem masę teorii spiskowych i żadna nie wspomniała o Instytucie Horadori. Więc gdzie to tak naprawdę jest? Nie wiem. Wiem tylko, że to nie jest Instytut Horadori. Więc to znaczy, że Shoma skłamał. Muszę z nim pogadać. Gdzie on jest? Nie wiem. Chyba dalej ma wyłączony telefon. Ale mamy trop. Pamiętasz, co powiedział Komeji? Tak, on naprawdę uwielbia te koło diabelskie. Jest w gimnazjum i wciąż przychodzi tutaj sam przez cały czas. Koło diabelskie. Jedno jest na dachu parku rozrywki w Misetan. Okej, Chikara? Chikara robił podejrzane badania w przeszłości. Jego aktualne badania też są dosyć podejrzane. Przypisywanie DNA, żeby osiągnąć nieśmiertelność? To było jeszcze bardziej. Plotki mówią, że to były nawet eksperymenty o ludziach. Eksperymenty o ludziach? Znaczy, jak słowo rusza się szybko, Instytut Badawczy został tymczasowo zamknięty. To stało się 9 lat temu. Podczas tego czasu Chikara zaginął na trochę, żeby uniknąć bycia podejrzanym.
A co z aktualnym instytutem? Został otwarty po tym, jak rzecz się uspokoiła. Oczywiście to wymagało ogromnych funduszy, które zostały przekazane przez Richie Chiedę. Ojca Kizuny Chiedę, okej. Okay. Żeby otworzyć... okej. Okay. Mamy kolejne pytanko. Jaki jest twój typ? Energiczna osoba, nie musi być człowiekiem, troszcząca się, cicha, nie musi być człowiekiem. Dobra. Moi drodzy, ja z kolei nie jestem człowiekiem, na pewno zostawiając was teraz z zastanowieniem w głowach, ale myślę, że to jest dobry moment takiego stopu w śledztwie przed kolejnymi jakby kierunkami. Dlatego w tym momencie kończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu po sobie jakiegoś śladu. Gorąco was do tego zachęcam. Wpadajcie też do opisu, macie tam linki do innych moich mediów społecznościowych poza YouTube'em. Pracę ich sporo, więc myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Ja osobiście polecam Twitcha, 5 streamów w tygodniu od poniedziałku o piątku. Godzina 17-18 zazwyczaj zaczynam. Wpadajcie. Myślę, że może wam się spodobać. Jest trochę inaczej niż na YouTube, na pewno dużo bardziej luźno, także po prostu was zapraszam. A w kolejnym odcinku AI widzimy się dopiero w poniedziałek, o godzinie 18, o ile mnie nie myli, ale sprawdźcie sobie jeszcze w poniedziałkowej rozpisce, jak ta wyjdzie. Na ten moment dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.